Okazją, żeby spotkać się z panią Joanną, jest przewidziany na 2 czerwca wernisaż pani Joanny w Starej Kuźni, gdzie będziemy mieć zaszczyt gościć panią Joannę i gości pani Joanny i każdy, kto tam będzie miał ochotę pooglądać obrazki, które pani Joanna tworzy. Pani Joasiu, jak to się zaczęło wszystko? Pani średnią szkołę też kończyła jako liceum, jakieś plastyczne, czy nie? Właśnie, że nie. Liceum miałam ogólne, ale tak, powiem od początku, zawsze lubiłam malować. Tak może mój tato mnie trochę zainspirował, bo on też w tej profesji malarskiej, twórczej, prawda, jako nauczyciel też plastyki, więc zawsze gdzieś się wokół tego tematu kręciłam i zawsze lubiłam malować, rysować, kolorować, w ogóle trzymać kredki w dłonie, jakieś kredki, jakieś ołówki, o coś takiego. I to jakoś gdzieś coś powoli kiełkowało. A jakim cudem się pani znalazła tutaj w Wiedliczu? No bo to widzę, że no dużo jest ludzi, którzy tworzą. Którzy w ogóle tworzą, trzeba ich tylko odkryć tutaj i pokazać, bo nie wszyscy wiedzą. Pochodzę z takiej małej miejscowości Czermna. To jest w powiecie tarnowskim, to jest jeszcze województwo małopolskie. I tutaj poznałam mojego męża. Mój mąż stąd pochodzi i tutaj do niego się przeprowadziłam i w taki sposób się znalazłam w Wiedliczu. Wróćmy do tej pasji, którą pani uprawia, czyli to jest przede wszystkim malarstwo sztalugowe, tak? Tak, malarstwo. Malarstwo sztalugowe, olejami, jak to tam w tle mamy jakieś pejzaże. To jest ostatni okres, tak? Taka twórczość. Tak, tak. W szarościach. Zafascynowana pani jest niebem. Niebem przez tak, ostatnio tak. Zaczynałam od martwych natur. To właściwie był taki główny temat przewodni. Później zaczęłam przechodzić w pejzaż i ten pejzaż w jakiś sposób przyrodził się właśnie na takie zainteresowanie głównie niebem. Zaczęłam chodzić w plener, zaczęłam fotografować, kadrować różne zdjęcia i tak to właśnie wyszło, że od takiego kadrowania, przekształcania wszystkiego, zamiast dać duży pogląd na cały pejzaż, po prostu wyszły fragmenty. A córeczka, tam jest też oparty szkic taki malarski, też już idzie w ślady mamy, tak? Tak. No, a jak... podoba się, jak mama maluje? Jak masz na imię? No troszkę nieśmiała, ale mała Madzia. To jak artyści. Jak artyści. Na początku nie śmiali. Jak już tam krytyka ich uzna, że są prawdziwymi artystami, to wtedy już ta śmiałość przychodzi sama, tak? Dokładnie. No i 3 lata jest pani tutaj. Słyszałem, że w Muzeum Marii Konopnickiej u pana dyrektora Bukowskiego miała pani tak, też wernisaż. Tak. Gdzieś jeszcze tutaj miała pani W liceum, tutaj w Wiedliczu, w liceum? Parku, tak. Ogólnokształcącym, tak. Tak, tak. Tam była taka mini wystawa łączona. A tak to... Tak trochę mnie posiało po świecie, bo trochę tu, w Rzeszowie, w Jaśle też miałam wspólną wystawę łączoną, w Przeworsku. Pani wystawia i ten tak, jeśli się daje. Tak, tak, dokładnie. Przyjmuję pani słowa krytyki, kolegów, koleżanek, tak? Tak. Cały czas to się dzieje i słyszałem, że w Jaśle należy pani do grupy Playa, tak? Tak, do grupy jasielskich artystów plastyków Playa. Gdzie pozdrawiamy teraz wszystkich kukułki, burdy i te inne gady. Tak, wszystkich członków grupy Playa. No. I zapraszamy do Wiedlicza na wernisaż, tak, który jeszcze raz przypomnijmy. Odbędzie się 2 czerwca o godzinie 19. To jest niedziela. To jest niedziela.